No myślę, że ten fragment znamy już bardzo dobrze. Co prawda tym razem bez naszej koleżanki, ale myślę, że możemy przyspieszyć tę historię. Ładnie tu. Prawda? Piękny widok na całą dolinę. W pogodny dzień można nawet dojrzeć zarys Duntyn. Szkoda, że przychodzimy tu w takich okolicznościach. Tak, szkoda. Masz mi za złe, że nie uwolniliśmy Siany? Że nie spróbowaliśmy załatwić tego pokojowo? Trochę. Chociaż może się oszukiwałem, uczepiłem się tego pomysłu, bo chciałem wierzyć, że jest jakiś sposób na naprawienie tego wszystkiego. Ale czasem sprawy zachodzą za daleko. Muszę się z tym pogodzić. Co racja? Regis, daj znać ukrytemu, że przybyliśmy na miejsce spotkania. Niech wezwie Detlafa. Intial cesu temais. Mogliście mnie znaleźć, więc wymusiliście spotkanie. Po co? Wiesz po co. Męczy mnie zgadywanie, co ludzie mają na myśli, więc wysłów się albo daj mi spokój. Spróbujemy najpierw prośbą. Rozumiem twój gniew, ale musisz zaprzestać ataków na miasto. Natychmiast. Postawiłem jasne warunki. Chcę się widzieć z Ren... Chcę się widzieć z Janą, a jej tu nie ma. Wiesz przecież, księżna jej nie uwolni. To księżna poniesie konsekwencje. Detlaf, proszę, z powodu jednej kobiety? Nic nie rozumiesz. Miejmy to już za sobą. Thank you.
się nim zajmę. Odejdź. To nie... Nalegam. I znów spotykamy się w miejscu, gdzie powinniśmy odkryć piąte nazwisko, bądź po prostu powiedzieć, to nie ma sensu i przy tym podejściu po prostu pójdziemy od razu na ceremonię. Przynajmniej mam taką Myślę, nadzieję. Myślę, że zaszkodziła ci lokalna atmosfera. Już jest po sprawie. Detlaff nie żyje. Nikt już nie zostanie zamordowany. Jak uważasz? Ja w każdym razie pójdę to sprawdzić. Gdybyś zmienił zdanie, to wiesz, gdzie mnie szukać. A jeżeli zdania nie zmienimy, to lecimy prosto na ceremonię. Okej, jest jakiś tutaj znacznik, tak żeby szybciej było się można tam przenieść. Niestety nie, więc szybki teleport w to miejsce. Damien. Geralt, najwyższy czas. Gotowy na ceremonię? Pewnie. No dobra, możemy zaczynać. W porządku, tylko się zachowuj. Mniej jak najemny zbir, a bardziej jak człowiek godny najwyższego odznaczenia państwowego. Wiesz co? Najlepiej w ogóle się nie odzywaj. W takim razie zaczynajmy ceremonię. Chodź ze mną. Księżna czeka. Wiedźmin będzie brał udział w tej rozmowie? Jestem wolnym człowiekiem. Mogę przebywać gdzie chcę. Sylwio Anno, dopuściłaś się zbrodni. Jesteś jednak moją siostrą. I serce nie pozwala mi potraktować cię jak pospolitą przestępczynię. Dlatego poprosiłam Geralta, aby mi doradził jako osoba bezstronna. Wysłucham teraz, co Wiedźmin ma do powiedzenia. Najważniejsze jest dobro kraju. Nawet nie mamy dobrego wyboru w gruncie rzeczy. Niezależnie od wszystkich łagodzących okoliczności, Siana to przestępczyni i powinna zostać osądzona. A potem skazana, bo jej wina jest niezaprzeczalna. Bardzo mnie smucą twoje słowa, ale... Muszę przyznać ci rację, Wiedźminie. Siano! Bez względu na nasze więzy krwi. Czeka cię proces i sprawiedliwa kara. Jako księżna będę musiała cię osądzić. Ale jako siostra nie przestanę cię kochać. Wybaczysz mi. Nigdy ci nie wybaczę. Oh!
Przyszedłem kupić kwiaty. Jakiś wieniec albo... Nie ma. Wszystko sprzedane. Właśnie miałam się zbierać, bo po co tu będę tkwiła po próżnicy? Nie dziwcie się, panie. Wszystko na pogrzeb poszło. Każdy chciał na grób księżnej bukiet zanieść. Anemony, piwonie, gladiole. Ale ona to najbardziej lubiła zwykłe róże. Wiem, bo czasem jej dwórki tu przychodziły. Najpiękniejsze kwiaty dla niej wybierałam. Pachnące z dużymi pąkami, takie co długo postoją. Nadal nie mogę w to wszystko uwierzyć. Zginąć z rąk własnej siostry. Jak to się mogło stać? Zawiodłem. Nie podejrzewałem. Albo była zbyt ufna. Może tak. W gruncie rzeczy to cała ta śmierć Detlafa, czy nasze mieszanie się w tę całą historię nie miało tu sensu. Detlaf zabiłby księżną i teoretycznie żyłby nadal. Anna Henrietta bardzo chciała wierzyć, że dla Siany jest jeszcze nadzieja. Że okaże skruchę, więc wyciągnęła do niej rękę. Za wcześnie. I zbyt ufnie. A, już poznaję. Wyście są ten wiedźmin z północy, co nas przed bestią uratował? Aha, powiedzmy. Czekajcie, proszę. To dla was. Myślałem, że kwiaty się skończyły. Odłożyłam jeden bukiet, żeby samej zanieść. Ale weźcie go. Wiem, że byliście z księżną blisko. Ile jestem winien? Nic. Zachowajcie te pieniądze i wznieście dziś wieczorem toast za jej pamięć. Tak zrobię. Bywaj. Okej, skorzystałem z sytuacji, bo od czasu rozmowy z ukrytym, ukrytym, nie można było zjeść tej paskudnej maski z twarzy. No i tak biegaliśmy do tej pory. Okej, widzę, że jeszcze misje poboczne są tutaj dostępne, ale do nich wrócimy niebawem. Jest jeszcze jeden przebieg zakończenia, jaki mocno mnie interesuje, a mianowicie jeżeli nasza siostra nie miałaby opaski zdobytej w Krainie Grzybów, jakby to wtedy wyglądało, ale to zobaczymy również w niedalekiej przyszłości. A teraz lecimy, a może skoczymy, żebyśmy nie dołączyli do niej. Wiedźmin, byłem pewien, że wyjechałeś. Nie mógłbym. Anna Henrietta była... Wspaniała, piękna, dobra. Była najlepszą władczynią, jaką można sobie wymarzyć. A ja ją zawiodłem. Nie tylko ty. Nie obwiniaj się. Żaden z nas się nie spodziewał, że Siana jednak dopnie swego. I żaden z nas nic nie zrobił. Bo nie mógł nic zrobić. Pewnie masz rację, ale... Gdy umiera ktoś tak drogi... Nie sposób nie szukać winy w sobie, a nawet... Najtwardszym rycerzom miękną serca. Przyszedłem pożegnać księżną, złożyć jej ostatni hołd. Białe róże, jej ulubione. Wejdź, spoczywa w krypcie królewskiej. Wbrew memu sprzeciwowi. W jednej sali z morderczynią. Co? Kto tak postanowił? Rada regencyjna. Banda starców, którzy zamiast serc mają przepisy i kodeksy. Uznali, że skoro w żyłach Sylwianny płynęła królewska krew i siostra księżnej nie została prawnie wydziedziczona, powinna zostać pochowana razem z Anariettą.
No właśnie, teraz żeby się nie pomylić. Na obu. Mimo tej całej złej historii, myślę, że pogodzimy to jakoś. No i na co ci było to wszystko? Spoczywaj w pokoju. Żałuję, że tak się to skończyło, że temu nie zapobiegłem. Mam nadzieję, że mi wybaczysz. Śpij spokojnie. Stylowa krypta, wielce dyskretna. Marzyłoby mi się takie miejsce wiecznego odpoczynku. W takich chwilach nigdy nie wiem, czy kpisz, czy naprawdę... Naprawdę, Geralt. Naprawdę. Jestem zdania, że to nadzwyczaj spokojne miejsce, pełne subtelnego uroku. Prawdziwie godne księżnej. Wasz smutek z powodu zjawisk i procesów, do których jesteście predestynowani, nigdy nie przestanie mnie zadziwiać. Chodź, przyjacielu. Przyszedłem cię stąd zabrać. Należy ci się trochę wytchnienia po wrażeniach ostatnich dni. Nie zdołałem zapobiec tym śmierciom. Dosyć podle się z tym czuję. Zastanawiam się, czy mogłem zrobić coś więcej. A w Toussaint panuje teraz bezkrólewie, a właściwie kompletny chaos i rozpacz. Księżna umiała sobie zaskarbić sympatię ludzi. Całe Beauclair płacze po niej. Masowa egzaltacja. Cóż, poddani najwyraźniej przejęli niektóre cechy od swojej władczyni. Skąd ten sarkazm? Myślałem, że lubiłeś jaśnie oświeconą. Lubiłem. I naprawdę szkoda mi jej. Mnie też. To napij się. Zawsze mi się wydawało, że jesteś naturą trochę bardziej skomplikowaną. Zapijanie smutków? Taka prymitywna metoda? To do ciebie nie pasuje. Cóż, są smutki, na które po prostu nie ma innego lekarstwa. Cokolwiek by nie mówić o Sianie, musisz przyznać, że miała twardy charakter. Tak, przyznaję. Choć akurat w jej przypadku lepiej byłoby, gdyby miała naturę bardziej filozoficzną i gdyby od czasu do czasu nachodziły ją refleksje co do słuszności własnych poczynań. Prawda. Jak znajdujesz ten samogon? Nie za mocny? Jest w sam raz. To zasługa tutejszej mandragory z gatunku Alrauna diabolis. Bulwy rosnące na okolicznych glebach wulkanicznych mają unikatowe właściwości smakowe i charakteryzują się niespotykanym ciemnobrunatnym zabarwieniem. Pasjonujące, ale nie powiem, udał ci się ten bimber. Czekaj. Właściwie to chętnie zebrałbym korzeni na zapas. Nie miałbyś ochoty mi potowarzyszyć? Pewnie, że była ochota, a sprawdzimy tym razem to. Teraz akurat naszła cię ochota na żniwa? Jest ciemno. Geralt.
Nawet gdybym wspaniałomyślnie założył, że po prostu wyleciało ci z głowy, że jestem wampirem i nie potrzebuję światła, aby widzieć, to nigdy nie uwierzę w to, że zapomniałeś, iż tobie też ciemności w niczym nie przeszkadzają. To co? Idziemy? Nie pozostawia nam innego wyboru, ale sprawdzimy teraz, jak skoro to będzie. Uważasz, że to taki dobry pomysł, to chodźmy. Ale chyba zapominasz o jednej rzeczy. Świeży korzeń mandragory z tego gatunku jest silnie toksyczny. Nawet dla Wiedźmina. Nic podobnego. Nie zdarza mi się zapominać o kwestiach związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. Proszę, oto rękawice i maska. Załóż je. To nic ci nie będzie groziło. Dzięki. No dobra. Idziemy. Jak to będzie, jak nie założymy maski i rękawic? Światło księżyca nastraja mnie marzycielsko. I o czym myślisz? O cyckach sukuba? Nie. Myślę na przykład, że wszystko może wyglądać interesująco, kiedy to odpowiednio oświetli. Okej, to bierzemy do rąk. Rzeczywiście, tyle co strucie nas tutaj dopadło. Nie jest tak źle. Tak, kac jeszcze przed piciem. To się nazywa paskudna robota. A tu co, leży jeszcze jeden? No to na maksa się trujemy. Jak się truć, to raz za dobrze. Oho, życie nam ucieka. Wiesiu, zjedz coś może. Trzeba odwrócić ten proces. No i mamy wszystko. A gdzie właściwie podział się wampir? Nie będzie łatwo go wytropić. W końcu to wampir. Zaraza. Gdzie ty się podziałeś? Myślę, że dalszą część przygody już znamy. No, trzeba przyznać, że to raczej zdecydowanie gorsze zakończenie. Wiem, co musiałem zrobić. I cieszę się, że jednak nasza historia poszła w tym kierunku, w jakim poszła. A tymczasem dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami Korle, trzymajcie się, hej, hej.